Drodzy widzowie, są takie materiały, na które musicie trochę dłużej poczekać. I są też takie materiały, na które ja osobiście muszę dłużej poczekać. Ten samochód, którego światło właśnie odpaliłem z kluczyka, to jest chyba creme de la creme firmy Ram Factory. Panie i panowie, apokalipsa. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Apokalipsa, co się za tym kryje? To jest samochód, o którym można by rozmawiać godzinami. I tak też będziemy robić. Postaramy się w kilkunastominutowym materiale ukrócić wam mniej więcej historię całej apokalipsy. To jest też element, który przygotowaliśmy dzisiaj. Sonometr. Niezbędnik dzisiejszego materiału. Domyślacie się czemu. Zanim pokażę wam ten projekt, jedziemy na przejażdżkę za miasto. To jest bez gazu! To jest bez gazu! Tylko apokalipsa! To jest aż apokalipsa! Jedziemy! Znalazłem odpowiednie miejsce, żeby zaparkować, czyli wzdłuż ulicy, no bo tym autem, no właśnie, to jest tak wielkie auto, że tu się nie da inaczej. Kojarzycie takie filmy z monster truckami, jak one tak rozjeżdżają inne auta i tak dalej, i tak dalej? To jest wręcz to samo, tylko że road legal. Zapraszam na zakupy. No masz auto na Bigos? Mam. Bigos. Prawie 800 koni mocy w pick-upie. A na granicy strzelają! Zobaczcie na te zielsko. Sam wydech. Dobra, bo zaraz straż graniczna przyjedzie. Musimy się zbijać. Patrz jaka piękna trawa. Pokosili nam pipiki. Wiedzieli, że przyjadą. Trzy, dwa. O kurde! Kurczątka! Kurza, stopa, ja cię sunę! A schodzi się z tego auta tak. Opa! Na wysokości pasa jest. Mamy pomiar 126,4 dB przy pierwszej próbie pomiaru. Kurde, obsmarkała mnie cała. Bartek? Tak? Co powiesz na to? Ja tego nie robiłem. To nie moje. Ajajaj. Otwórzmy sobie maskę, chociaż otwierając ją mam teraz pewne obawy, czy zamknę ją z powrotem. Przejmę kamerę. Bo inaczej się nie da. Ten kompresor to jest 3-litrowy supercharger od firmy Whipple. Wszystko tak pracuje, jest tak gorące, że dłużej, przepraszam was bardzo, ale ja nie wytrzymam. Głodni przecież nie będziemy wracać do domu. Leżaczki. O, poczekamy z 5 minutek i... Ten samochód dzisiaj został zarejestrowany. Dzisiaj o 10, mamy godzinę 13.30. Czy to nie jest piękne? Moja praca jest piękna. Komplet tych tarcz, z tymi tarcze plus klocki, kosztowały $2800 za same tarcze z tymi. Bez przesyłki lotniczej. Bez przesyłki lotniczej, bez cła. Ja pierdzielę. Te felgi tak samo robią wrażenie. Zawieszenie.
z Roach Country. Profesjonalne olejowe zawieszenie, które jest regulowane, ma 8 stopni regulacji. Jeżeli podejdziecie bliżej, to zobaczycie całą magię tego wszystkiego, o czym teraz mówię. I tu jest regulacja, nie mam pojęcia, na którym teraz jest stopniu. Na środkowym, tak mówisz? Okej, no to nie zmieniajmy. Ale najpełniej będzie to zawieszenie widać z tej perspektywy. Tu cała magia się dzieje, tego co możecie zobaczyć. Kurde, wszystko nowe macie. Tak. Wow. Wydech. O, jaki nagrzany! To było najmądrzejsze na świecie. A wydech robi robotę. Popatrz, że tam nic nie ma. Ja lubię się parzyć. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Przypomnę, że nie mamy żadnego kanału ani podnośnika. Jesteśmy po prostu na trawce. Sama blacha. Wszystko od początku do końca pociągnięte. Tak, żeby ten ryk wydechu był najgłośniejszy, jak tylko może być. Niesamowite. Jeśli chodzi o wymiary tego auta, jest duży przez zawieszenie swoje, przez poszerzenia, przez opony, ale generalnie jest zrobiony na bazie F-150, na bazie zwykłego Forda F-150. To są nadkola zrobione przez rzemieślnika, ja go tak nazwałem, to jest pracownik firmy Ram Factory. Pozdrawiamy tutaj Iwana. On sam wyspawał wszystkie cztery nadkola i one wyglądają praktycznie jak... Myślę, że mógłby zacząć sprzedawać hurtowo takie nadkola. Sam je zrobił, to był pierwszy jego taki projekt, z tego co wiem. Świetna blachara, jeżeli tak to można nazwać. Dozoru, składamy foteliki. Tak, ściągniemy sobie, ale tą maskę... To, co tutaj widzicie, od tego w zasadzie elementu przez cały zderzak, to jakby wszystko, co chciałbym objąć, to jest jeden element. Wiadomo, złożony z kilkunastu elementów, ale jako jeden element to chyba robi największą robotę w tym aucie. No i lampy, tak samo jak od Bartka za kamerą usłyszałem, że to są jedne z lepszych lamp Morimoto. To tak naprawdę to byłeś praktycznie jedyną osobą wtajemniczoną od samego początku w ten temat. Ten cały projekt. No, cały projekt. To się od roku ciągnęło. Od roku. Hoppa! To jest druga dokładka. Musicie podejść bliżej, żeby to zobaczyć. Ale ona już jest innego, bo tutaj mamy plastik albo wręcz sklejkę. A tu już jest metal. Stal albo metal, nie wiem. To jest mega, mega ciężkie. To w zasadzie to jest element, który zaczyna tworzyć cały obwód szyby dookoła. I co ciekawe, to jest dopuszczone do ruchu w Stanach. To jest legalne, homologowane. Jestem pełen podziwu, ale jak siedziałem na fotelu kierowcy, rzeczywiście jestem w stanie powiedzieć, że nie za bardzo ogranicza widoczność, że to chory przepis, jeżeli tu by zabrali dowód za takie coś. Bez sensu, nie zabierajcie. Jeżeli kiedyś mnie zobaczycie w tym aucie na fotelu kierowcy, nie ważcie się, panowie policjanci, zabierać dowodu. Weźmy teraz do środka. Tu pod kątem macie wszystkie wycięcia i to nie są przypadkowe dziury, to są wycięcia laserowe, a tutaj macie specjalne wycięcie laserowe w Alcantarze. Czy może być bardziej personalizowane auto? Oczywiście, że może, ponieważ może mieć logo firmy tutaj na podłokietniku. Zobaczcie. Przy okazji zobaczmy, jak wygląda to wszystko w środku. Tutaj miejsce na monety. Kurczę, jaki duży podłokietnik. Tu na oparciu również logo Apokalipsy. Też na wszystkich pięciu fotelach. I podoba mi się to, że to jest takie skromniutkie. Boczki całe tak samo. Alcantara. Zobaczcie, to nie są przypadkowe przetłoczenia. Skóra połączona z Alcantarą to są dwa najbardziej szlachetne materiały, jakie możecie sobie wyobrazić. A tam, gdzie nie ma skóry i Alcantary, to jak widzicie, stylizacja karbonowa. Ta kierownica jest specjalnie robiona, specjalnie zmodyfikowana i wyprofilowana. Tu w tym miejscu, jeżeli widzicie dobrze, to jest jedno miejsce. Na dole tak samo jest ucięta, a przede wszystkim pokryta Alcantarą z logo Apokalipsy. No i oprzyta piękną skórą. Jest tak wyprofilowana, że naprawdę fajnie się, dobrze ją się prowadzi. Tak samo przeszycia pasów też czerwoną nicią, żeby pasowało wszystko do projektu Apokalipsy. To jest pick-up. Czajcie, że to jest pick-up? Przyglądam się troszeczkę uważniej i widzę, że to auto elektryczne. Jejku, jak ja współczuję temu właścicielowi. Jedzie i złości się i płacze, że ma takiego słabego Nissana elektrycznego, a przy okazji delektuje się pięknym widokiem czarnej bestii. No dobrze, troszeczkę mu pomożemy w tym wszystkim, żeby już nie płakał, że kupił zły samochód. Pamiętajcie, kupujcie tylko V8 i w górę.
Spaliliśmy jakieś 3 cysterny paliwa. Spociliśmy jakieś 3 wanny potu. Ale tyle, ile emocji dostarczyło ten samochód. Nie do opisania. To, na co jeszcze będę namawiał poza kamerami panów z Rafa, który to Uber w tym samochodzie, no bo 760 koni na Uberze to zrobi robotę. Mam nadzieję, że w Warszawie będziemy mogli nagrać to, ale to już będę musiał negocjować. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do następnego. Cześć! Jestem amerykańskim farmerem, który przyjechał właśnie na swoje pole, żeby zebrać owce. Owce! Oj, gdzie te owce? Owce!